Dlatego pozwólcie, że nie będę przedłużać i przedstawię te chłodne umysły, tę zimną, naukową krew, bo przypomnijmy, mamy dzisiaj konferencję ekspercką, naukową, której brak nawet na polskich uczelniach zdominowanych przez ideologie, które muszą konkretnie odpowiadać takim czy innym wyznacznikom z góry. Najpierw nasza dama, pani doktor Lucyna Kulińska, historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, ze specjalnością historii najnowszej, która jak mało kto uczy nas i pokazuje na każdym kroku, jaką to historia jest nauczycielką życia, również ta najnowsza. Brawo jeszcze raz pani doktor Lucyna Kulińska. Kolejno pan doktor Leszek Sykulski, historyk, politolog, geopolityk, który wszystkie te dziedziny mistrzowsko łączy, przekazując nam swoją wiedzę na kanałach, w mediach społecznościowych, a w zasadzie tłumacząc z języka naukowego na nasz, z czym mamy do czynienia na polskiej międzynarodowej scenie, jeśli chodzi o politykę, historię i geopolitykę. Dziękujemy raz jeszcze za przybliżanie nam tych trudnych kwestii. Panie doktorze, brawa dla pana Leszka Sykulskiego. I pan doktor Michał Siudak, specjalista od historii Ukrainy, ukraińskiej myśli politycznej, a także stosunków polsko-ukraińskich. Słyszeliście państwo, jakie aspekty wymieniłam? Czy słyszeliście o takim ekspercie w mainstreamie? Może ktoś na temat stosunków, znawca jakiejś historii Ukrainy, ukraińskiej myśli politycznej, a może stosunków polsko-ukraińskich wypowiadał się w jakiejś znanej telewizji? No ja nie słyszałam, także macie państwo okazję i w zasadzie mamy do czynienia z precedensem, gdzie eksperci tak zebrani w tak zacnym gronie wypowiadają się w temacie, który znają dogłębnie, począwszy od aspektów tak naprawdę przyczyn, a skończywszy na prognozach dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej. Więc oddaję głos. Aha, jeszcze powiem o formule. Troszkę zmieniliśmy tę formułę. Damy każdemu gościowi, w zasadzie to tak brzmi dosyć autorytarnie, ale każdy gość będzie miał okazję wypowiedzieć się przez 15-20 minut i potem będziemy dokładać. Będziemy dokładać, jeśli będzie trzeba. Jak będzie trzeba, będziemy. Biorąc pod uwagę aspekty zarówno przyczyn, przebiegu, jak i skutków i prognozowanych wydarzeń po tym, co się może... co może być po zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również uwzględniając w tym wszystkim naszą kochaną ojczyznę, Polskę. A więc jako pierwsza wypowie się dr Lucyna Kulińska, zapraszam. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, dwoma aspektami dzisiaj chciałam się zająć. Pierwszy jest związany z naszym ukochanym dziadkiem Joe Bidenem, ponieważ nas tutaj w naszym kraju nawiedził, wywołując histerię i wzmożenie nie tylko Polaków, ale i tutaj przemieszczonych tutaj Ukraińców. Dlaczego Biden jest takim idolem dla Ukraińców? W Polsce raczej idolem nie powinien być. Myśmy mieli wcześniej innego idola, Trumpa, który twierdzi w tej chwili, że wystarczyłoby 24 godziny i on by tą wojnę zakończył. No ale jest jak jest, czyli mamy u władzy demokratów i mamy u władzy Joe Bidena, człowieka, którego z Polską praktycznie nie wiąże nic, natomiast bardzo dużo wiąże i to od długiego okresu czasu z Ukrainą. Otóż w ogóle jego wybór przez Ukraińców był przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Zełenski, już wówczas prezydent, twierdził, że Biden zna Ukrainę doskonale, zna ukraińską mentalność. No, niewątpliwie zna. Nie jest tajemnicą, proszę państwa, że te wybory poprzednie w Stanach Zjednoczonych były wyborami, o których istnieje bardzo dużo opinii, że były to wybory sfałszowane. Uczestników owych fałszerstw szukać możemy przede wszystkim w licznej ukraińskiej diasporze, która nie tylko silnie poparła tego kandydata, ale jak wykazały jednoznacznie prowadzone w Stanach Zjednoczonych śledztwa,
Bardzo wielu Ukraińców uczestniczyło w ich fałszowaniu. Tak jak już mówiłam, Donald Trump za Ukrainą nie przepadał, zwolnił kilku ważnych urzędników administracji waszyngtońskiej, którzy wspierali Ukrainę, w tym ambasadora w Kijowie, nie obsadził tam, podobnie jak po wyborze Bidena, nie obsadzono długi czas ambasadora w Polsce. No, także stałego ambasadora na Ukrainie nie było. Wiemy, że w tej całej sprawie kwestia przemytu fałszowanych głosów przez Kanadę i tak dalej, te śledztwa trwały. Oczywiście zostały one po słynnej sprawie Kapitolu jakby ucięte, to wycofano, ale jeżeli popatrzymy w te dokumenty, widzimy, że sprawa śmierdzi i to dosyć wyraźnie. Tak nie inaczej, sprawy ukraińskie, tak jak mówię, dla Bidena były zawsze ważne, a jedną z najbardziej ważnych kwestii była kompromitacja związana z jego synem Hunterem, który został zatrudniony w ukraińskim gigantach handlowych związanych z Burisma Holding już w kwietniu 2014 roku, wówczas kiedy te interesy amerykańskie zaczęły się na Ukrainie rozwijać bardzo bujnie. No cóż, faktem jest, że rozpoczęły się śledztwa. Jak Państwo wiedzą, ten syn Bidena to wyjątkowo nieciekawa kreatura, człowiek, którego laptopie znaleziono obrzydliwe zdjęcia wskazujące na to, podobnie jak pan Zełenski, kokainista, narkoman, pedofil, prawda, człowiek, który na dodatek jeszcze po prostu brał ogromne tam pieniądze. Zresztą za usługi konsultacyjne brał także pieniądze nie tylko Hunter Biden, ale i sam Joe Biden. Hunter Biden, jak twierdzą ci, którzy prowadzą śledztwo, otrzymał ogółem co najmniej 16,5 miliona dolarów. Afera została wyciszona, ale jednak ona cały czas gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych się tli i musimy się liczyć z tym, że jeżeli by doszło do zmiany na prawda, wybory już prawda, wkrótce w Stanach Zjednoczonych za rok, w związku z powyższym ogrzebano by prawdopodobnie te rzeczy. To jest dosyć istotne w podejściu Joe Bidena do tej sprawy, bo utrata przegrana ewentualna, czy jakieś kłopoty na tej wojnie oznaczają także kłopoty demokratów i równocześnie dla samego Bidena odgrzebanie laptopów i tych wszystkich niejasnych spraw związanych z tymi wszystkimi przeklętami. Wiemy, że cały okres od 2014 roku Stany Zjednoczone były bardzo silnie tam zaangażowane, o czym będzie pewnie tutaj pan doktor mówił, też miało to wpływ na owo dozbrajanie, które od tego momentu trwało, miało bezpośredni wpływ na to, że w pewnym momencie Rosja mogła czuć się bardzo poważnie już zagrożona. Istotne jest to, że broń była tam przesyłana, specjaliści byli szkoleni. Joe Biden tak, nie inaczej, i jego demokraci w tej chwili, podtrzymując tę wojnę, grają o wszystko. My musimy wiedzieć, dlatego ta wojna będzie trwała, ponieważ dla Stanów Zjednoczonych to jest być może nawet być albo nie być także w sferze finansowej. 3 lutego tego roku nastąpiła dosyć ciekawe odkrycie kolejnych sankcji w stosunku do Rosji, mianowicie konfiskata szeroko pojętych lokat rosyjskich obywateli przez prokuratora generalnego USA. Jest to sprawa bez precedensu, ponieważ wiele innych krajów, które w tej chwili posiada depozyty na terenie Stanów Zjednoczonych, może czuć się bezpośrednio zagrożonych. To chodzi o różnego rodzaju inwestycje, one zaczynają być w tej chwili niebezpieczne, prawda? Rząd USA postanowił, że całe te pieniądze, które zostały zabrane z depozytów rosyjskich, zostaną przekazane na Ukrainę. Jakie to ma konsekwencje? Oczywiście ogromne dla całych
rynków, ponieważ o tych finansowych konsekwencjach tutaj wojny na Ukrainie w mediach się praktycznie w ogóle nie mówi. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to nakręci to tylko tą sytuację, która już trwa, czyli utratę przez Stany Zjednoczone swojego monopolu dolarowego. Już od 2003 roku Iran wraz z Rosją ogłosiły, że wprowadziły alternatywę dla systemu płatności SWIFT. Czas pokaże, jakie będą konsekwencje tego posunięcia, jeśli doda się do tego wysadzenie, jak wiemy, przez powietrze, przez Norwegów i Amerykanów rurociągu Nord Stream. A wiemy, że już nawet po wypowiedzi, no już w tej chwili już takie tuzy wypowiadają się bezpośrednio, nawet na forum, prawda, Rady Bezpieczeństwa o tym, że sprawstwo nie tylko kierownicze, ale wykonawcze, prawda, tego to są właśnie Amerykanie, więc sprawa może mieć jak najbardziej swój ciąg dalszy. No jest to akt niezwykłego piractwa i terroryzmu, który sparaliżował w tej chwili niemiecką gospodarkę. No a może to być tylko początek gigantycznej katastrofy. Wiemy, że gospodarki prawie wszystkich krajów basenu Morza Śródziemnego w tej chwili jeszcze funkcjonują dlatego, ponieważ jest tam taka rura, która się nazywa South Stream, prawda? Ale jeżeli Amerykanom przyjdzie do głowy, żeby i tą rurę, która dostarcza tanie paliwo do krajów basenu Morza Śródziemnego, zdetonować. Nie jest to prosta sprawa, Państwu, to naprawdę trzeba zaawansowanych technologii, żeby takie rzeczy wysadzać, jak tego typu rurociągi. No to świat, a przede wszystkim Europa, staje przed ogromnym dylematem. Już w tej chwili widzimy, że gospodarka europejska się załamuje. Mamy wskaźniki oczywiście polskie, gdzie wiemy, że spożycie tutaj zaczyna u nas spadać. Wiemy, co się dzieje, ale my też wiemy, dlaczego to się dzieje, ponieważ mamy obok problemów swoich już gospodarczych, utraty tanich surowców, jeszcze ogromny problem z masą, milionami osób, które, że tak powiem, wpisały się w nasz budżet swoją obecnością i podtrzymywaniem swojego tutaj życia i funkcjonowania. Dla nas powinno być też dać nam do myślenia to, że jeżeli wywróci się gospodarka Niemiec, a ona w tej chwili już niestety w takim locie koszącym jest, to odbije się to bezpośrednio na Polsce. Dlaczego? Przecież 40% całego polskiego eksportu to jest właśnie eksport do Niemiec. Jeżeli tam już w tej chwili spada spożycie, oznacza to, że Polacy będą biednieć. Mało tego, jak przyjdzie do zamykania różnego rodzaju zakładów pracy, no to przecież Niemcy będą musieli zabezpieczyć swoje, prawda, i będą zamykać tutaj te wszystkie filie, które na ten moment w Polsce funkcjonują, albo w ogóle po prostu eliminować całe działy produkcyjne. W tych działach zatrudnionych jest przecież są setki tysięcy Polaków, więc to może skończyć się dla nas bardzo, ale to bardzo źle. No cóż, jeżeli wiemy, że Chiny, bo tutaj one są czynnikiem, który moderują całą tą przestrzeń geopolityczną, bo przecież tak naprawdę wojna na Ukrainie jest jedną z jej przyczyn, jest chęć odcięcia wpływów chińskich na Europę, odcięcia tych szlaków przerzutowych, które tutaj z Chin płynęły. Taki krok spowoduje, że Chiny, no cóż, znacznie już ograniczyły dopływ twardej gotówki przez przejęcie całkowitej kontroli nad Szanghajem, Hongkongiem, Makao. No, gdzie zachodnie banki i kasyna należące do koncernów amerykańskich filtrowały pieniądze do Nowego Jorku i Londynu. Dokładnie ten sam proceder dotyczy państw Ameryki Łacińskiej, krajów położonych w basenie Morza Południowochińskiego. No, wszystkie tarcia między USA i Chinami połączone z kradzieżą rosyjskich aktywów znacznie zaburzają i w przyszłości zaburzą płynność finansową na światowych rynkach. To nie są żarty. Ta sfera jest przed nami generalnie ukryta. Ale jeżeli te rynki, proszę Państwa, się wywrócą, to wali się świat, który my na ten moment znamy.
Dlatego mamy w tej chwili do czynienia z inicjatywą chińską, która usiłuje jeszcze co się uda ratować, prawda? Ale jeżeli Joe Biden i jego ekipa będzie dalej parła do konfrontacji, no to niech Bóg się nad nami zmiłuje, bo znajdziemy się nie tylko w sytuacji bezpośredniej zagrożenia, prawda, takiego fizycznego unicestwienia, ale równocześnie zburzenia całego systemu, którym kieruje się dzisiejszy nasz świat. Dziękuję. Bardzo dziękujemy dr Lucyna Kulińska. Jako drugi głos zabierze dr Michał Siudak. Ja przypomnę jeszcze, że to specjalista od historii Ukrainy, ukraińskiej myśli politycznej, a także stosunków polsko-ukraińskich. Wiem od doktora Sekulskiego, że biegły w języku ukraińskim i doktor Siudak obecnie bada, jaki wpływ będzie miała emigracja ukraińska zarówno na samą Ukrainę, jak i inne państwa Europy i nie tylko. Dlatego podzieli się nami wiedzą z tych badań i zapraszamy doktor Michał Siudak. Brawa, ratusz. Dzień dobry Państwu, Michał Siudak. Jestem Państwu osobą prawdopodobnie nieznaną. Tutaj Pani przedstawiła mnie tutaj jako naukowca, którego nie ma w tej przestrzeni mainstreamowej, czy też naukowca, który nie wiem, być może jest w jakiś sposób szykanowany przez uczelnię. Chciałem powiedzieć, że w tym momencie nie jestem szykanowany przez żadną uczelnię. I chciałem również Państwu powiedzieć, że jakby dodając do tego, dziękuję Państwu, że mogę przemawiać przed środowiskami kresowymi. Do tego chciałem powiedzieć, że jestem również biegłym sądowym już z dość dużym doświadczeniem. A jeżeli chodzi o to, dlaczego mnie Państwo nie widzicie w tym obiegu, że tak powiem, ogólnym, ponieważ ja od pewnego czasu jestem aktywny, ale na uczelni, prowadząc, że tak powiem, inny sposób debaty i mam pewne obawy, ponieważ ja prowadzę debaty w taki sposób, w sposób ściśle merytoryczny, w sposób naukowy. A poza tym też ta wojna, o której zaraz będę mówił, a która nas dotyka i dotknie nas w bardzo duży sposób, jest dla mnie też takim przeżyciem o charakterze osobistym. Ja się nie waham tego powiedzieć przed środowiskami kresowymi, dlatego że ja 20 lat swojego życia zawodowego spędziłem troszkę w środowisku ukraińskim, tą drugą nogą. Jak Państwo wiecie, ja znam język ukraiński biegle i znam go w takim stopniu, że Ukraińcy mają problem, żeby odróżnić. Także przejdę, Szanowni Państwo, do meritum i postaram się też poprowadzić to może w taki sposób maksymalnie merytoryczny. To, co się dzieje obecnie na Ukrainie, nie jest tylko wojną rosyjsko-ukraińską. Nie jest. Z punktu widzenia badacza stosunków międzynarodowych, żeby wyjaśnić to, co się odbywa nie tylko na Ukrainie, ale też w innych częściach świata, na przykład w Afryce. My się Afryką nie interesujemy, to jest dla nas sprawa daleka. Ja sięgam do takiej teorii George'a Modelskiego, bodajże z roku 78, to się nazywa teorią cyklów hegemonicznych. I tutaj nauka powiada, że w stosunkach międzynarodowych jest podobny cykl, jaki odbywa się w życiu. To znaczy mamy ład międzynarodowy, który oznacza stabilizację, potem dochodzi do okresu destabilizacji, czyli takiego zaprzeczenia
zaprzeczenia pozycji tego hegemona w stosunkach międzynarodowych, bo miejmy jasność, że demokracja, wartości, to jest wszystko oczywiście ważne i porządkujące pewne kwestie, jednak w stosunkach międzynarodowych ja jestem zwolennikiem realizmu i uważam, że końcem końców dochodzi do dominacji siły w stosunkach międzynarodowych. Potem mamy trzeci etap. I to jest ten trzeci etap, w którym my się znajdujemy. To jest etap destabilizacji w stosunkach międzynarodowych i zaprzeczeniu porządku, obecnego porządku światowego, a my do tej pory żyliśmy w porządku światowym amerykańskim. To Amerykanie porządkowali przepływ kapitału, przepływ towarów. Powiada nauka, że dysponujemy tak śmiercionośną bronią, że konflikt jądrowy jest, nie chcę powiedzieć niemożliwy, ale raczej w stosunkach międzynarodowych stara się, podmioty polityczne starają się nie uwzględniać tego, że być może dojdzie do użycia broni atomowej. Wobec tego, dlatego mamy do czynienia dzisiaj z tymi konfliktami, pewnymi konfliktami zastępczymi. Nie może dojść tak jak w czasie II wojny światowej do konfrontacji dwóch potęg, czyli Niemiec Związku Sowieckiego. Gdyby taka konfrontacja atomowa między Stanami Zjednoczonymi i Chinami doszła, to obawiam się, że nikt z nas by tego nie przeżył. I w tym obecnym momencie znajdujemy się w fazie tej dekonstrukcji ładu politycznego. On się odbywa i w Ameryce Południowej, odbywa nam się na Pacyfiku i to, o czym chcę powiedzieć, odbywa się również na Ukrainie. Jeżeli tutaj powiemy, że to jest tylko i wyłącznie wiodąca rola Stanów Zjednoczonych, ja bym się z tym nie do końca zgodził. Dlatego, że tych podmiotów zainteresowanych podziałem tego nowego ładu światowego, który po tym okresie destabilizacji nam się wyłoni. Zawsze tak jest. On się musi wyłonić na Ukrainie wcześniej czy później nastanie pokój. Tych podmiotów zainteresowanych tam jest bardzo dużo. Ten podmiot, o którym Państwo słyszycie bez przerwy, to jest Rosja. Rosja zaatakowała Ukrainę z wielu przyczyn. Jedną z tych przyczyn, moim zdaniem czołowych, najważniejszych, jest to, co możemy usłyszeć w wypowiedziach prezydenta Federacji Rosyjskiej. To znaczy on otwarcie mówi, że Rosja nie zgadza się na ten świat jednobiegunowy, który istniał do tej pory. I wchodząc na Ukrainę, Rosja powiedziała, dłużej tak być nie może. My chcemy funkcjonować w świecie jako podmiot. I to jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę, są przyczyny różne. Może to być przyczyna na przykład geostrategiczna. Rosjanie uważają, że tereny Ukrainy czy tereny Białorusi to jest ich strefa wpływów. To jest strefa buforowa. Po drugie, Rosjanie traktują Ukrainę tak, jak Państwo traktujecie Lwów, tak jak Państwo traktujecie Ternopol. Dla nich Kijów jest, ja to używam, tłumacząc to wielokrotnie studentom, jest tym, czym dla Polaków jest Lwów. W Rosji wszystkie dzieci od małego uczą się, że Kijów jest matką grodów ruskich. Więc Rosja zaatakowała tutaj również Ukrainę, traktując ją jako ziemię swoją. Jako swoją kolebkę. Jakie są cele strategiczne Rosji? Trudno jest powiedzieć jednoznacznie. To, co nas zastanawia, szczególnie badaczy, myślę, że dr Sykulski to o tym będzie mówił, jest to, dlaczego
Rosjanie nie odcinają dostaw, które idą na, idą dzisiaj na Ukrainę. Dlaczego nie atakują od tyłu? Nie wiemy. Jeżeli byśmy się tutaj pochylili nad tym, jakie są te cele strategiczne, to wydaje mi się, że tym celem strategicznym maksymalnym ze strony Rosji jest coś, co Rosjanie nazywają UGIŁ albo UGIŁ. Ukraińskie gospodarstwo Iwano-Frankowska i Lwowa, czyli podział Ukrainy. To znaczy, to się często pojawia w, może nie w takiej naukowej geopolityce, ale to bardzo często o tym mówił profesor Dugin. Zabieramy Ukrainę Wschodnią jako Małorosję, która nam się historycznie należy, do której mamy prawo, kiedy walczyliśmy z Tatarami, z Turkami. Być może przyłączamy Kijów jako coś w rodzaju, nie wiem, guberni, czy robimy coś w rodzaju autonomii i wyrzucamy poza Ukrainę tą część, którą Polacy nazywają Kresami. Dugin o tym bardzo często wspominał, więc tu wydaje mi się, że mamy do czynienia z tymi celami strategicznymi Federacji Rosyjskiej. To, co jest bardzo ważne, to jest ingerencja tutaj Chin. Jeżeli Państwo zobaczycie na koncepcję pasa i szlaku w różnych wariantach, w różnych mapach, to na wszystkich, niezależnie od tego, którędy by ten szlak przebiegał, on przebiega przez Ukrainę, albo wzdłuż, albo wszerz, przez Białoruś i przez Polskę. I Chiny zapowiedziały, że również powiedziały, że ich nie interesuje porządek światowy, który nazywaliśmy Pax Americana. Budują jedwabny szlak, o to chodzi, z chińską konsekwencją. Robią to na Bałkanach i robili to na Ukrainie w czasach prezydenta Janukowycza. Nawet bardzo takie jedno z takich faktów, które nam umknęło, przed Majdanem prezydent Janukowycz pojechał do Chin i podpisał umowę na dzierżawę ziemi ukraińskiej. Więc on grał akurat na kilku fortepianach. Dochodzą nam tutaj Chińczycy. Mamy Stany Zjednoczone. To byłoby truizmem, gdybyśmy nie powiedzieli, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane na Ukrainie. Z perspektywy interesu narodowego Stanów Zjednoczonych. Musimy się zainteresować tą przestrzenią. Musimy, bo jeżeli my się nie zainteresujemy, jeżeli nie zaczniemy tam działać, to nie będziemy hegemonem. Wobec tego Stany Zjednoczone angażują się bardzo mocno w kwestie Ukrainy, w kwestie Białorusi. Żeby nie przedłużać, z tych mniejszych, ale bardzo, bardzo ważnych graczy dochodzi nam jeszcze Turcja. Ona była zainteresowana przede wszystkim kwestią Tatarów krymskich na Krymie. Moglibyśmy tu powiedzieć również o Izraelu, który też ma swoje interesy. I nie zapomnijmy tutaj o Polsce, która chce być graczem na wschodzie. To wiąże się z przyjętej przez Polskę gdzieś po 1989 roku tej słynnej, znanej Państwu doktryny Giedroycia, którą lepiej byłoby nazwać raczej doktryną Kwaśniewskiego, ponieważ to jest, to doktor Sykulski tak mówi tutaj, więc ja cytuję pana doktora, ponieważ to jest idea takiego, troszkę powiedzielibyśmy takiego, Giedroycia, nie chcę użyć tutaj tego słowa, podrasowanego. Więc Polacy chcą być graczem na Ukrainie, chcą być graczem na Białorusi. Wynika to jakby z tradycji polskiej polityki zagranicznej, która ma swoje źródła gdzieś mniej więcej w PPS Lewica, Włodzimierz Bączkowski, prometeizm, który realizowaliśmy w 20-leciu międzywojennym, to jest ta, jakby Polska będzie silnym państwem, będzie graczem regionalnym, im bardziej Polacy będą się liczyć
na Białorusi i będą się liczyć na Ukrainie. Zainteresowane również tym są Węgry, stąd mamy tą konsolidacyjną bardzo postawę Viktora Orbana. Ona nie bierze się dlatego, że Viktor Orban jest fanem Władimira Putina albo prezydenta Łukaszenki, bo tu nie ma sentymentów, tu nie ma miejsca w polityce zagranicznej na sentymenty. Tylko chce się jakby pokazać jako taką ostoję stabilizacji i zaprosić ten czynnik chiński do tego, żeby może przemodyfikował trochę plany tego jedwabnego szlaku. Do tego mają swoje interesy na Zakarpaciu i Węgry są tak tutaj ostrożne, dlatego że nie chcą, żeby mniejszość węgierska walczyła na wschodzie i ginęła na wschodzie Ukrainy. Graczem tutaj, chociaż to jest oczywiście w tych stosunkach międzynarodowych tymi mniejszymi graczami, ale graczami są Ukraińcy. Są Ukraińcy, którzy wydaje mi się podjęli próbę, czy podjęli grę wyrwania się z tej przestrzeni ruskiego miru, wykorzystując do tego to zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych, jakby ten przymus zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w kwestię ukraińską, i Ukraińcy chcą tutaj odgrywać bardzo dużą rolę poprzez swoje kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. Jakie będą tego następstwa, czy jakie będą tego konsekwencje? Ja tego pytania... Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że teraz jest taka moda, że wszyscy eksperci wiedzą, co będzie za tydzień, co będzie jutro. Wszyscy są specjalistami od wszystkiego. Ja jestem bardzo ostrożny. Dlatego, że jesteśmy w tej fazie destabilizacji. I tutaj możemy sobie planować. Mogą sobie zaplanować Rosjanie, mogą sobie Polacy zaplanować, mogą sobie zaplanować Chińczycy. Tylko co w trakcie tej zmiany ładu światowego będzie, nad tym tracimy kontrolę. Dlatego to jest tak niebezpieczny okres, w którym my się znajdujemy. Ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o zaangażowanie Polaków na Białorusi i Polaków na Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że ani Polacy, przepraszam, ani Ukraińcy, ani Białorusini nie życzą sobie polskiej obecności na tych ziemiach, tak jak my to rozumiemy. Dla nich polityka jagiellońska, którą my prowadzimy, jest dla nas, jest dla Ukraińców interesująca o tyle, o ile realizuje ich postulaty, czyli włączenia się, które dzisiaj zgłaszają postulaty wejścia do Unii Europejskiej, czy wejścia do NATO. Dla nich ta polityka jagiellońska, którą my realizujemy, jest taką próbą powrotu Polaków na tę ziemię. I Ukraińcy na tyle okrzepli w swojej narodowej tożsamości, że ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o polską obecność, o rozdawanie kart. My tam możemy być obecni poprzez naszą kulturę, poprzez nie wiem, sztukę. Natomiast politycznie wydaje mi się, że raczej nie. To, co się stanie z Ukrainą, trudno jest mi powiedzieć. Może być bardzo wiele wariantów od tego planu chińskiego z tą strefą zdemilitaryzowaną do podziału Ukrainy na dwie części. Do zamrożenia, możemy mieć do czynienia z zamrożeniem konfliktu, który dla Ukraińców jest bardzo, Ukraińcy nie chcą pójść na to zamrożenie tego konfliktu z Rosją, bo oni zdają sobie sprawę, że to będzie, to kupią sobie po prostu pokój tylko na 10-15 lat, być może w stosunkach międzynarodowych coś się pozmienia i z powrotem
trafimy do tego ruskiego miru. Więc tych wariantów może być bardzo dużo. Nie wiem, Ukraińcy mogą pójść, nie wiem, w stronę jakiegoś przebudowy państwa, w stronę jakiejś, powiedzmy, takiej na pół dyktatury. Tak to troszkę jak obserwuję politycznie to, co się dzieje na Ukrainie. Może też dojść, to jest moim zdaniem mało prawdopodobne, ale jest możliwe, że dojdzie do zmiany w Kijowie, czy na ziemiach Ukrainy, dojdzie do zmiany optyki. Dlatego, że na Ukrainie liczy się przede wszystkim pragmatyzm. I być może będą tam jakieś siły. Teraz mamy mgłę wojenną, więc wiele rzeczy nie wiemy. Być może dojdzie do takiego obrócenia się, że spróbujemy, nie wejdziemy do NATO, nie wejdziemy do Unii Europejskiej. Być może tam będą jakieś siły, które dokonają tego obrotu, kiedy to jakby takie potwierdzenie może, czy pewien trop do tego, co państwo mówi, jest to, kiedy słucham przemówień prezydenta Zełenskiego w oryginale, mi się wydaje, że on jest w dość kiepskim stanie psychicznym. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś większe szczegóły, bo tak jak mówię, wypowiadam się raczej w takim charakterze naukowym stanowanym. Jakie mogą być konsekwencje i na pewno jakie dla nas będą? Niezależnie od tego, niezależnie od tego, jakie będą następstwa tej wojny, to jest obecność Ukraińców w Polsce. Dokładnie na chwilę obecną nie jestem państwu w stanie powiedzieć, jakie to są liczby, ale to są liczby duże. I istnieje taka możliwość, że na terenie Polski będziemy mieli w przeciągu 5 czy 10 lat do czynienia z politycznym ruchem ukraińskim. Bo zwróćcie państwo uwagę, że o ile po 2014-2015 roku trudno było powiedzieć, że mamy do czynienia z emigracją polityczną. To byli przede wszystkim Ukraińcy, którzy przyjeżdżali tu po prostu do pracy. Natomiast ci Ukraińcy, którzy przyjeżdżają dzisiaj, są jakby dobrym materiałem na bycie tutaj w pełni świadomym narodem politycznym. Jeżeli idziesz i protestujesz przeciwko wojnie, bo to ta sytuacja determinuje to, że moim zdaniem będziemy mieli w przeciągu tych lat z tym do czynienia. Dlaczego tak twierdzę? Spójrzcie państwo na sposób zorganizowania się Ukraińców w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych. Ona jest doskonała. To wynika jakby z takiej, nie wiem, czy podświadomości ukraińskiej. Funkcjonujemy doskonale wtedy, kiedy czujemy napór kogoś obcego, Rosjan, Polaków. Czujemy się dobrze, wtedy się konsolidujemy, kiedy mamy własne państwo. Tak dbamy o nie raczej średnio. Więc to jest to, co jest niebezpieczne. Dlaczego? No bo te ruchy polityczne, przecież no taka jest natura tych ruchów politycznych, że one z jednej strony muszą być obserwowane przez służby ukraińskie, z drugiej strony one muszą być obserwowane przez służby polskie. No to jest technika po prostu. Tak to wygląda. Dlaczego to też jest moim zdaniem dla nas bardzo ważne? Bo Ukraińcy są narodem, z którymi nas dzieli historia trudna. I my tego nie damy rady, tego żadnymi zaklęciami, żadnymi. Ja mówię z pełną odpowiedzialnością za słowa. Nie damy tego, nie zagadamy tego. Nie zagadamy tego, po prostu tego się moim zdaniem zrobić nie da. Ukraińcy są, pokazują to wszystkie badania społeczne, opinii publicznej, które ja śledzę od lat 90. Ukraińcy mają pewien stały i niezmienny w Polsce grupę, która Ukraińców nie lubi. Z różnych przyczyn. Ja to rozumiem. Z bardzo różnych przyczyn. Jest niechętna.
wobec nich. To jest 28-36 mniej więcej w zależności od tego procent i to jest niezmienne. Co to powoduje? To może spowodować jakieś konflikty społeczne. Ja nie mówię tu, bo to może być ten wielki, że tak powiem, tak może dojść do tego jakieś tam powiedzmy gra wywiadów, szachowanie się w jedną, drugą stronę, ale też w takiej przestrzeni społecznej, czysto ludzkiej. Nie? I dzisiaj, kiedy obserwuję to z perspektywy biegłego sądowego, mamy coraz więcej takich przypadków. Mamy coraz więcej takich przypadków, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, gdzie te stosunki między Polakami i Ukraińcami mogą się zmienić. Mogą się zmienić na gorsze. Pamiętajcie Państwo, że przed 2022 rokiem, kiedy ja obserwuję te stosunki z perspektywy akademickiej, to przed wybuchem wojny stosunki polsko-ukraińskie były jednymi z najgorszych w dynamice stosunków polsko-ukraińskich. Ja prowadziłem rozmowy z wieloma przedstawicielami, na przykład przedstawicielami Polsko-Ukraińskiej Komisji Historycznej, z członkami i oni gdzieś w 2018-2019 roku mówili, no do tej pory udało nam się porozumieć, a teraz nie mamy punktu zaczepienia. To, co powiedział Szymon Szynkowski Welsenk, powiedział, że to była chyba taka najostrzejsza w tej dynamice stosunków polsko-ukraińskich wypowiedź, że Polacy na Ukrainie są dyskryminowani. Nigdy przedstawiciel polskiego rządu tak nie powiedział. Więc w tej dynamice tych stosunków polsko-ukraińskich może dojść do tego, że skończy się to wzmożenie i nastąpi życie. Dlaczego to też jest niebezpieczne? Bo ta przestrzeń tych stosunków polsko-ukraińskich tutaj w Polsce może być destabilizowana. Niekoniecznie ani przez Polaków, ani przez Ukraińców. A to jest bardzo, bardzo łatwy taki kąsek, gdzie te stosunki można zdestabilizować właśnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o animozje historyczne. Więc jest możliwość, że tutaj wejdą w te stosunki, wejdzie jeszcze ktoś spoza Polaków i spoza Ukraińców. Dlatego ja jestem tego zdania i powtórzę to jeszcze raz, że tutaj w tej dziedzinie należy być bardzo ostrożnym. I wydaje mi się, że polska polityka zaangażowania się w sprawy sprawy ukraińskie, białoruskie, też rosyjskie, moim zdaniem idzie zbyt daleko. Mówiąc delikatnie, to zaangażowanie jest zbyt duże, idzie zbyt daleko i może na tym bym na razie skończył. Jeżeli będą pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Bardzo dziękujemy. Doktor Michał Szura. Skoro pan doktor wspomniał o pytaniach, to zanim prelekcję swoją wygłosi pan dr Leszek Sekulski. Wspomnę tylko, że jest transmisja online. Państwo oglądają nas na żywo. Można na czacie zadawać pytania. Tu pan Włodzimierz Skalik, który zajmuje się częścią techniczną, postara się wyłapać być może 2-3 najciekawsze, jeśli takowe się pojawią. Jeśli nie, to na pewno na sali państwo będziecie mieć dużo ciekawych pytań. Od razu uprzedzam, że prosimy o pytania, nie jako referaty i z taką adnotacją, do którego z prelegentów jest pytanie skierowane, a ja tymczasem zapraszam ostatniego prelegenta, trzeciego, pana doktora Leszka Sekulskiego. Wielkie brawa. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, ja chciałbym zaproponować z mojej strony taki krótki rzut oka geopolitycznego na to, co się dzieje i na to, co się może wydarzyć i jak w tym wszystkim wygląda bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, czyli wszystkich nas tutaj zgromadzonych. Zacznijmy od genezy, od przyczyny konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. I w tym momencie warto na samym początku przywołać klasyka geopolityki, jednego z twórców tej dziedziny wiedzy,
człowieka niechętnego Polsce, ale którego warto czytać, ponieważ warto wiedzieć, co również nasi wrogowie mają nam do zaoferowania, co przewidzieli dla nas. Generał Karl Haushofer, wielki zwolennik współpracy niemiecko-rosyjskiej, człowiek, który stworzył koncepcję bloku kontynentalnego, czyli połączenia eurazjatyckiej masy lądowej w takim żelaznym uścisku Berlina i Moskwy. To jest człowiek, który jeszcze w latach 30. pisał, że każdy polityk, każdy naukowiec, każdy dziennikarz, który lekceważy przestrzeń, który lekceważy geografię, prędzej czy później wpadnie w zapadnie bez wyjścia. I dzisiaj niestety, szanowni państwo, bardzo wielu intelektualistów w Polsce, również decydentów, kompletnie lekceważy znaczenie geografii i geopolityki. Dlatego przez tyle lat geopolityka była dziedziną wyklętą w Polsce. A cóż mówi geografia? Cóż mówi dziedzina wiedzy pod tytułem geopolityka o miejscu, w którym my żyjemy? Mówi, że Eurazja jako kontynent, a podział na Europę i Azję jest sztuczny przecież, to jest oczywiście podział cywilizacyjny, to jest podział kulturowy, ale w sensie geograficznym Eurazja jest całością, to jest najważniejsza część świata w całych dziejach naszej kuli ziemskiej. I pod względem demograficznym, i pod względem gospodarczym, i politycznym, i cywilizacyjnym. W związku z tym ten, kto dominuje nad Eurazją, dominuje nad światem. Upraszczam w pewien sposób prawidła geopolityki. Dlatego wszystkie istotne mocarstwa na Ziemi, wszystkie najważniejsze w historii, czy to Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie, największe imperium na Ziemi, czy Stany Zjednoczone, czy Związek Sowiecki, czy inne mocarstwa i imperia w dziejach starały się zdominować Eurazję. To dlatego na obszarze Eurazji i Afryki Stany Zjednoczone mają rozmieszczone ponad, uwaga, 700 baz wojskowych. Ponad 700 baz wojskowych Stany Zjednoczone mają rozmieszczone, dyslokowane, mówiąc językiem wojskowym, na tak zwanej Światowej Wyspie, czyli na Eurazji i Afryce. W Eurazji i w Afryce. I szanowni państwo, jeśli spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że takim niezwykle istotnym, strategicznym łącznikiem między Europą i Azją, bardzo newralgicznym miejscem strategicznym, jest obszar między zlewiskami Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego, nazywanego w geopolityce obszarem ABC albo Międzymorzem, z łaciny Intermarium. Kiedy w 1997 roku nieżyjący już profesor Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog polskiego pochodzenia, napisał i wydał książkę pod tytułem Wielka Szachownica, mogliśmy zobaczyć, że na tym obszarze są dwa kluczowe strategiczne państwa. Ukraina i Polska, które Zbigniew Brzeziński nazywał sworzniami geostrategicznymi. I kiedy kilkanaście lat później dr George Friedman, znana postać, znany geostrateg amerykański, w Chicagowskiej Radzie Spraw Globalnych powiedział, że Stanom Zjednoczonym potrzebny jest, uwaga, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją, odnosił to właśnie do obszaru Międzymorza, a szczególnie do tych dwóch państw, Polski i Ukrainy, czy Ukrainy i Polski. I patrząc na genezę konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, musimy sobie zdawać sprawę, że w latach 1991, czyli pod koniec tego roku, który wymieniłem, nastąpiła dezintegracja Związku Sowieckiego. Wielu komentatorom, politykom i historykom, politologom wydawało się, że nastąpił koniec historii,
że nastąpił koniec historii, że zapanuje świat jednobiegunowy zdominowany przez cywilizację amerykańską, przez normy narzucane w prawie międzynarodowym przez Stany Zjednoczone, amerykańska matryca cywilizacyjna, kulturowa, odnosząca się do demokracji, czy do tej demokracji liberalnej przede wszystkim. Taką tezę ukuł profesor Francis Fukuyama o końcu historii. I rzeczywiście bardzo wielu polityków uwierzyło w tę wizję. Uwierzyło, że nastąpił już koniec historii, skończyła się epoka wielkich, wielkich wojen. Jakież było wielkie zdziwienie, szanowni państwo, w roku 2008. W roku 2008, który był absolutnie przełomowy, o którym się w Polsce tak wiele nie mówi. To po pierwsze wielki kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, pęka spekulacyjna bańka na tymże rynku i następuje obudzenie się elit amerykańskich. Okazuje się, że od 2001 roku głównym beneficjentem globalizacji nie są już Stany Zjednoczone, tylko Chińska Republika Ludowa, która została dopuszczona do Światowej Organizacji Handlu i w sposób bardzo szybki zaczyna dominować na rynkach kapitałowych, na rynkach wschodzących, zwłaszcza na obszarze Światowej Wyspy, czyli na obszarze Eurazji i Afryki. Proszę zobaczyć, że kapitał chiński w sposób systematyczny w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyparł kapitał amerykański i kapitał europejski z Afryki. To Chińczycy tam budują drogi, koleje, lotniska, eksplorują zasoby naturalne i w 2013 roku doszło do tego, że prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping ogłasza koncepcję jednego pasa i jednej drogi. Jednego pasa, jednej drogi, nazywanego, ten projekt jest nazywany nowym jedwabnym szlakiem. Oczywiście można powiedzieć, że jest to piękna wizja gospodarcza, wszyscy się bogaćmy, handlujmy na obszarze Eurazji, Światowej Wyspy, ale za tym kryje się konkretna koncepcja geopolityczna, czyli głęboka gospodarcza integracja kontynentu eurazjatyckiego przede wszystkim i również ekspansja kapitału na obszar Afryki i Bliskiego Wschodu. To zaczyna bardzo mocno niepokoić strategów amerykańskich, którzy chcąc zachować liberalną hegemonię na świecie, zaczynają myśleć, jak wypierać wpływy chińskie. Wcześniej jednak, kiedy upadła żelazna kurtyna, Amerykanie zaczęli bardzo mocno wypierać wpływy rosyjskie. Rozpoczęło się to symbolicznie w roku 1999 od bombardowania Jugosławii. Od bombardowania Jugosławii chodziło o wypchnięcie wpływów rosyjskich z Bałkanów. Następnie oczywiście mamy marzec roku 1999 i przesunięcie NATO na wschód, rozszerzenie o Polskę, Czechy i Węgry. Warto w tym momencie przypomnieć, że dwa lata wcześniej, w roku 1997, na szczycie NATO w Paryżu został przyjęty układ NATO-Rosja. NATO-Rosja, bardzo ważny układ, który został później pogwałcony przez Stany Zjednoczone i przez Sojusz Północnoatlantycki. Chodziło o nierozmieszczanie czy i broni jądrowej, i broni ofensywnej na terytorium nowych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta ekspansja NATO na wschód była systematyczna. I kiedy w roku 2009 na szczycie w Bukareszcie ogłoszono, że kolejnymi członkami NATO mają być Ukraina i Gruzja, wówczas przekroczono Rubikon. Przekroczono Rubikon. Stosunki międzynarodowe, szanowni państwo, to nie jest dekalog. To nie jest odbicie 10 przykazań.
Mnie również, podobnie jak doktorowi Michałowi Siudakowi, najbliższa jest teoria realizmu w stosunkach międzynarodowych, który się opiera na zasadzie równowagi sił. Jeżeli ta równowaga sił zostaje zaburzona, złamana przez którąś ze stron, następuje polityka siły, polityka konfrontacji. I szanowni państwo, rok 2008, ten wielki kryzys, który trwał jeszcze do roku 2009, jasno pokazał, że Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić już na ingerencję we wszystkie kraje, gdzie chcieliby ingerować. A wiemy doskonale, że po roku 1991 Stany Zjednoczone do roku 2004 wydały ponad 5 miliardów, nie milionów, miliardów dolarów na przygotowanie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. I wiemy to z zeznań Wiktorii Nuland, wysokiego urzędnika Departamentu Stanu, czyli odpowiednika naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z grudnia 2013 roku. Wtedy Wiktoria Nuland przyznała, że było to ponad 5 miliardów dolarów. Pisze o tym bardzo szeroko wybitny amerykański realista profesor John Mearsheimer w swojej książce Wielkie Złudzenie. Polecam państwu tę książkę, jest dostępna w języku polskim. I szanowni państwo, kiedy w 2004 roku następuje próba zmiany systemu politycznego na Ukrainie i wektorów polityki zagranicznej tego państwa, na Kremlu powstaje bardzo nerwowa atmosfera i próba zareagowania na tę sytuację. Mamy oczywiście cały ciąg zdarzeń, który prowadzi do tak zwanego Euromajdanu pod koniec 2013 roku, próby zahamowania przystąpienia Ukrainy do NATO. To się kończy faktycznym zamachem stanu na początku 2014 roku i interwencją rosyjską, najpierw na Półwyspie Krymskim w lutym 2014 roku, 16 marca referendum, przyłączenie Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej, następnie latem 2014 roku oficjalnie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wchodzą do Donbasu. Rozpoczyna się konflikt zbrojny, który nie jest tylko i wyłącznie konfrontacją rosyjsko-ukraińską. Jest swego rodzaju proxy war, jak możemy przeczytać w literaturze naukowej, czyli mówiąc językiem prostym, jest wojną zastępczą. Wojną zastępczą, jaką prowadzi Rosja z Zachodem, czy też Rosja z tak zwanym kolektywnym Zachodem, który jest personifikowany w postaci Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale cała rozgrywka jest znacznie szersza, bo stawką w tej grze jest nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego. A mówiąc znowu językiem prostym, potocznym, nowy podział stref wpływów. Chodzi o to, że jesteśmy, szanowni państwo, od roku 2008, symboliczna data, od roku 2008 świadkami procesu, który w literaturze naukowej nazywa się policentryzacją świata, czyli odejściem od świata jednobiegunowego, zdominowanego przez hegemonię jednego supermocarstwa, w tym przypadku Stanów Zjednoczonych po roku 1991, na rzecz wyłaniania się mocarstw regionalnych, które chcą podziału tego światowego tortu. No, według zasady siły. I gdzie tkwi ta geneza? Ta geneza tkwi w wielkich reformach wdrożonych jeszcze w końcu lat 70. przez wybitnego chińskiego przywódcę Deng Xiaopinga. Chiny jako wschodzące mocarstwo w 1996 roku wespół z Rosją inicjują powstanie szanghajskiej piątki, która później już na początku XXI wieku zostaje przekształcona w Szanghajską Organizację Współpracy, której emanacją także staje się grupa BRICS. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki. W ciągu ostatnich lat do tej grupy chcą dołączyć Argentyna, Iran, Turcja, Egipt, Nigeria. Potęgi demograficzne.
mamy do czynienia z konsolidacją nowego, potężnego bloku polityczno-militarno-gospodarczego, który rzuca rękawice grupie G7 i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Mamy do czynienia z procesem policentryzacji świata, który będzie się wyłaniał także, niestety dla nas, w ogniu wojen, w ogniu konfliktów, o nowy podział stref wpływów. I mówiąc o tym genezie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, nie możemy o tym zapominać. Na Ukrainie, jak w soczewce, skupiają się interesy wielkich, największych graczy tego świata. NATO, Chin, Rosji, ale także Turcji, także tych mniejszych graczy, ale bardzo istotnych. No, mniejszych, jeśli chodzi o obszar, o liczbę ludności, ale nie o wagę geopolityczną. Także Izrael, także Iran mają swoje bardzo istotne miejsce w całej tej rozgrywce geopolitycznej. I kiedy sięgniemy do słów Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji z 17 grudnia 2021 roku, musimy zwrócić uwagę na przyczynę bezpośrednią tego, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku. Tam padają konkretne propozycje rosyjskie, przedstawione w formie ultimatum, trzeba to powiedzieć jasno, o podpisanie nowego traktatu bezpieczeństwa bilateralnego rosyjsko-amerykańskiego i multilateralnego między Federacją Rosyjską a Sojuszem Północnoatlantyckim. Jest to traktat bezpieczeństwa, który ma dokonywać nowego podziału stref wpływów i rugować wpływy NATO poza Europę Środkowo-Wschodnią. W całej tej układance bardzo istotne są dwa inne regiony świata. Indo-Pacyfik oraz Bliski Wschód. Indo-Pacyfik ma szczególną rolę, ponieważ w strategii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych od roku 2011 Indo-Pacyfik jest kluczowym z punktu widzenia amerykańskiej racji stanu. Ogłosiła to ówczesna sekretarz stanu, czyli szefowa dyplomacji Hillary Clinton. Następuje zwrot ku Azji, pivot na Pacyfik, zdecydowane przesunięcie akcentów. Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę, że to nie Europa jest dzisiaj pępkiem świata, to nie Europa jest centrum gospodarczym, demograficznym, ale Azja, a zwłaszcza Azja Wschodnia. Spójrzcie Państwo na potencjał demograficzny Indii i Chin. Blisko 3 miliardy ludzi. Jeśli do tego dodamy nieudaną próbę zrobienia strefy wolnego handlu przez Stany Zjednoczone na Indo-Pacyfiku, a udaną próbę chińską, przypomnę tylko coś, o czym w mediach głównego nurtu próżno szukać, czyli uruchomienia 1 stycznia 2022 roku największej w historii świata strefy wolnego handlu, RCEP, Regionalna Kompleksowa Współpraca Gospodarcza. 15 państw pod egidą Chin utworzyło największą w historii świata strefę wolnego handlu na Indo-Pacyfiku. 1/3 ludności świata, generująca 30% światowego PKB. To jest potężne zagrożenie dla dominacji amerykańskiej. Stąd takie nerwowe ruchy w cieśninie tajwańskiej, takie nerwowe ruchy, jeśli chodzi o próbę zastopowania przyłączenia Tajwanu do Chin kontynentalnych. No i wreszcie Bliski Wschód. Niezwykle istotny region. Niezwykle. Od kilku lat mamy do czynienia z wejściem konfliktu irańsko-izraelskiego na o kilka szczebli wyżej w drabinie eskalacyjnej. Izrael już otwarcie poprzez ustami swoich decydentów mówi, że przygotowuje się do, jak to określają żołnierze, oficerowie Izraela, do prewencyjnego uderzenia na Iran. W zeszłym roku nastąpiły bardzo ważne wydarzenia, też przemilczane przez media głównego nurtu w Polsce, a mianowicie w lipcu 2022 roku podczas wizyty Joe Bidena w Izraelu zostaje podpisana tak zwana deklaracja jerozolimska. Stany Zjednoczone dają
zielone światło Izraelowi na uderzenie na Iran, do uderzenia na Iran, jednocześnie dając gwarancję bezpieczeństwa, że będzie wsparcie amerykańskie militarne, jeżeli to nastąpi. I również ogromne, jedne z największych w historii państwa Izrael ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Rydwany Ognia, mające symulować uderzenie lotnicze, ponad 100 samolotów bojowych ćwiczy uderzenie na Islamską Republikę Iran. Na początku tego roku obserwowaliśmy największe w historii świata wspólne amerykańsko-izraelskie manewry wojskowe pod kryptonimem Juniper Oak, które również symulowały uderzenie na podziemne instalacje wojskowe Iran. I jeśli zastanowimy się, jaka może być tutaj, jakie mogą być konsekwencje takiej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, to musimy sobie zdawać sprawę, że ponad 70% importu węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego do Chin pochodzi z regionu Zatoki Perskiej. Z regionu Zatoki Perskiej. To jest właśnie pośrednie uderzenie w Chiny, niezwykle niebezpieczne. Kiedy zostanie zablokowana ciśnina Ormus, żegluga przez Morze Czerwone, przez Kanał Suezki, nastąpi ogromna wzwyżka cen energii na całym świecie, ropy naftowej, gazu i tak dalej, cen żywności. To także kryzys żywnościowy, kryzys migracyjny, o którym się już tak wiele nie mówi. O tej perspektywie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że wracając do Europy Środkowo-Wschodniej, kilka lat temu bardzo mocno mówiło się o współpracy polsko-chińskiej. Była taka inicjatywa, jest po dziś dzień formalnie 16+1, później 17+1. Współpracy państw Międzymorza właśnie z Chinami. Amerykanie jako odpowiedź i próbę wypchnięcia Chińczyków z Europy Środkowo-Wschodniej tworzą w 2015 roku inicjatywę Trójmorza. 12 państw pod egidą Stanów Zjednoczonych i próba wypchnięcia stąd wpływów chińskich. Szanowni Państwo, podsumowując moją wypowiedź, mój referat, moją prelekcję, patrzeć należy moim zdaniem na wojnę rosyjsko-ukraińską, na inwazję Rosji na Ukrainę znacznie szerzej niż tylko przez pryzmat relacji tych dwóch narodów, rosyjskiego i ukraińskiego. Oczywiście jest tak, że w Donbasie był problem, czy na wschodniej Ukrainie problem z kwestią języka rosyjskiego. Nie wolno zapominać o masakrze w Odessie w maju 2014 roku, o wielu wydarzeniach, ale przyczyna w moim mniemaniu, w mojej opinii, jest w starciu mocarstw i w próbie nowego podziału stref wpływów na świecie. Niestety my znajdujemy się w samym oku tego cyklonu, gdzie przestrzeń ma kluczowe znaczenie, nasze usytuowanie, a polityka naszych władz wynikająca z takich, a nie innych poglądów politycznych niestety w mojej ocenie przybliża nas, na tym etapie przynajmniej, do wejścia czynnego w ten konflikt. Jest bardzo mocno zaawansowana w tym zakresie, choć chce się powiedzieć, że to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy.